Projekt nosi nazwę Szlakiem Podlaskich Smaków. Spotykamy się w bibliotece, żeby przygotowywać potrawy, których zdjęcia wykorzystamy do wyprodukowania kalendarza kulinarnego. Na Szlaku Podlaskich Smaków zawitaliśmy dziś do Borkowa, gdzie od niepamiętnych czasów spożywane są placki ziemniaczane, zwane sibrzakami. Dziś koło gospodyń wiejskich w Borkowie nauczy młodzież przygotowania typowo borkowskiej potrawy. Rozczyniamy ciasto, przygotowujemy kilogram mąki, litr mleka, 5 jajek, szczyptę soli i paczuszkę drożdży 10 deko. I to wszystko razem mieszamy, takie żeby to ciasto było nie za ścisłe, luźne takie. No i później przycieramy do tego ziemniaczki na tarce, tak 2 kg, może troszeczkę więcej. I razem, jak ciasto drożdżowe wyrośnie, dodajemy ziemniaki. I takie ciasto troszeczkę jeszcze nam podrośnie, wymieszane i możemy już piec placuszki. No, pieczemy te placuszki na takim specjalnym sibrze, tak jak koleżanka powiedziała. I smarujemy je, maczamy je w tłuszczu i z kwareczkami, pokładamy talerzu, no i smacznego. Są bardzo smaczne i jednocześnie syte. Smażone w naszych domach od pokoleń. Przez jednych traktowane pogardliwie, wyśmiewane. Przez tych, którzy ich spróbowali, doceniane. To znaczący element naszej borkowskiej tradycji i kultury, a także ważny wyróżnik tożsamości regionalnej. W naszej ponad 600-letniej historii Borkowo doświadczane było przez liczne pożary, niszczące prawie doszczętnie całą miejscowość. Ich destrukcyjne działanie potęgowała łatwopalna strzecha i bardzo zwarta zabudowa gospodarstw. Ostatni, tak wielki pożar, wybuchł stosunkowo niedawno, bo w 1959 roku. Większość rodzin pozostawała wówczas bez dachu nad głową, utraciwszy cały swój dobytek i mienie. Sytuacje te wymagały od mieszkańców zaradności, także w tej sferze kulturalnej i kulinarnej. Kuchnia była wówczas uboga. Proste potrawy powstawały głównie z produktów roślinnych, kapusty i ziemniaków. Chleb, od wieków podstawowy element diety człowieka, nie zawsze był dostępny. Często brakowało zboża, zwłaszcza na przydnówku. Podobnie było z mięsem, jako oznaką zamożności mieszkańców. Dania codzienne różniły się od świętnych tylko okrasą zrobioną ze słoniny. Bieda i nieszczęście wymusiła na mieszkańcach adaptację tego, co ocalało. Pozostałości po spalonych domach były tylko sterczące kominy, a w nich sibry. To właśnie te metalowe elementy zostały wykorzystane do smażenia placków ziemniaczanych, zwanych od nich sibrzakami. Sibrzaki powstawały początkowo ze startych ziemniaków i mąki. W zależności od zamożności gospodyni dodawano jeszcze mleko i sól. Z czasem zaczęto udoskonalać tę potrawę. Dla polepszenia walorów smakowych zaczęto dodawać również jajka i drożdże, a typowy siber zastąpiła gruba metalowa płyta. Smażone są zawsze na lekko natłuszczonym przez słoninę żelazie. Suche placuszki ziemniaczane okraszane są skwarkami ze słoniny lub boczku. Można je spożywać na bieżąco, ale równie dobrze smakują odgrzane. Smażono je na ogół w czwartki i w niedzielę. I chociaż były one dla gospodyni daniem bardzo pracowitym, to nikt z nas nie wyobrażał sobie niedzielnej kolacji bez pępuchów. Okraszone sibrzaki przechowywane były w duchówce, gdzie długo zachowywały ciepło i świeżość. Dziś miejsce duchówki zastąpiła po prostu lodówka, zaś kuchnię z rozgrzanym torfem
kuchnia elektryczna bądź gazowa. Jednak ich smak i zapach pozostał ten sam, niepowtarzalny. Jego tajemnica tkwi nie w składnikach użytych do przygotowania sibrzaków, ale w unikalnym sposobie ich przyrządzania. To smak naszego dzieciństwa, ale i teraźniejszości. Chociaż czasy się zmieniły, a nasze codzienne menu uległo urozmaiceniu o nowe, bardziej atrakcyjne produkty, to wbrew technologii i postępowi tradycja wypieku pępuchów jest nadal żywa. W wielu borkowskich domach potrawa ta jest wciąż bardzo popularnym daniem, elementem wyróżniającym nas na tle innych miejscowości. Są jakieś pytania jeszcze do Pani? Proszę Państwa, może pytań nie ma, ale serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, ponieważ to będzie w całym województwie podlaskim rozpowszechnione przez naszego pana Sylwestra Nicewicza, na festyny, na których uczestniczy koło gospodyń wiejskich z Borkowa i będą serwowane właśnie te sibrzaki. Zawsze na każdym. Na każdym imprezie organizowanej przez gminę Kolno są pieczone sibrzaki i zapraszam i życzę smacznego. Przyjedźcie do nas, a wtedy sami sprawdzicie, że są naprawdę bardzo smaczne. No i pięknie wyglądają troszkę.